Modeka, producent odzieży motocyklowej, zaprasza na program. Na program zaprasza Suzuki Piaseczno Motors. Motocykle dla Ciebie. Na program zaprasza Schubert, marka premium wśród kasków motocyklowych. Witajcie w już ostatnim odcinku o Łodzi i zawsze jak na początku odcinka dowiecie się, co się działo poprzednio i co będzie się działo teraz. A poprzednio? Zobaczyliśmy bus pasy, lokale, hotele i poznaliśmy całą masę ludzi. W tym odcinku poznamy kilka łódzkich inicjatyw oraz bardzo ciekawy obiekt sportowy. Łódzka przystań motocyklowa to generalnie miejsce spotkań motocyklistów. Ma być to utwardzony, ogrodzony plac z wiatą, w której będzie znajdował się najazd. Również zbiornik na zużyty olej, kompresor oraz będą też ławeczki i stolik, tak żeby motocykliści mogli dłużej sobie posiedzieć tam, ewentualnie porozmawiać. Czyli takie miejsce spotkań i do podłubania przy motocyklu. Tak, dokładnie. Taki serwis podstawowy przed wyjazdem, sprawdzić ciśnienie opon, ewentualnie wymienić olej. No bo takie czynności to zazwyczaj robimy sobie gdzieś tam w garażach i jest później problem z tym zużytym olejem. Dlatego wymyśliłem, że coś takiego może się przydać. No jest oddźwięk w środowisku motocyklowym, że podoba się projekt. Zobaczymy, jakie będą ostateczne wyniki po głosowaniu. Wszystko będzie bezpłatne, będzie otwarte całą dobę, nie będzie żadnych utrudnień. No nie tylko motocykliści oczywiście będą mogli wtedy skorzystać, bo rowerem też będzie można podjechać sobie sprawdzić ciśnienie w oponach. Gdzie to będzie się znajdować? Bo rozumiem, że to gdzieś powstanie tutaj, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Dokładnie za nami ma powstać łódzka przystań motocyklowa. Czyli tak, chęci są, pomysł się podoba, teraz tylko trzeba czekać na przychylne głosy. To co, Ci życzyć powodzenia, żeby się udało? No tak, tylko powodzenia. Słuchajcie, niestety ten fajny pomysł, którą jest przystań motocyklowa, nie zostanie zrealizowany, ponieważ w głosowaniu dostał za mało głosów. Czekamy na przewodniczącego Rady Miejskiej. Rady Miejskiej, który nam opowie trochę o miejscu teraz, w którym się znajdujemy. I w ogóle o inicjatywach na rzecz motocyklistów w Łodzi. Też tam masz. O, proszę. Czyli się nie pomyliłem, motocyklista. Cześć. Witam. A bo wy we dwóch, tak? A jak? Dwa ognie. Dobra. W krzyżowym ogniu pójdę. Wiesz co się dzieje z tym, co jest pośrodku? Co? O podwójną przyjemność. Fajnie, że przyjechaliście do Łodzi. To taki. Dlaczego tu zaparkowałeś? Tu parkuje wielu motocyklistów. To takie miejsca... Jest to na całych trzech. No dzisiaj może trzech, ale mamy trzy miejsca specjalne dla motocyklistów. To takie wyjątkowe miejsce, bo w Polsce takich nie ma. Ale są w Paryżu, w Rzymie, Bilbao, gdziekolwiek pojedziemy po Europie. To takie specjalne miejsca dla motocyklistów są. One zajmują mało przestrzeni, a są przyjazne motocyklistom. To przywiozłem, można powiedzieć, z różnych wojaży po Europie. Przyjęły się w Łodzi. Są przyjazne i przede wszystkim bezpieczne, bo można sobie przypiąć motocykl i nikt już nie wsadzi nam do żadnego busa, więc ten motocykl naprawdę bezpiecznie jest zaparkowany. A jesteśmy przy ulicy Piotrkowskiej, więc można zostawić motocykl,
i przejście na kawę, można wejść do jakiejś fajnej kawiarni bądź restauracji, a tego na Piątkowskiej naprawdę jest sporo. Te miejsca nie powstałyby, gdyby nie wielka grupa łódzkich motocyklistów, którzy głosowali na ten projekt w budżecie obywatelskim, bo to jest projekt z budżetu obywatelskiego. My to zgłosiliśmy wspólnie z całym środowiskiem motocyklowym i na niego głosowaliśmy. Słyszałeś, co powiedział Tomek? Wielka grupa łódzkich motocyklistów. Dobra, rozumiem, jest ich więcej niż dwóch. To jest niewielki wydatek, bo takie jedno miejsce kosztuje kilkaset złotych i za kilkaset złotych można mieć naprawdę niezłą frajdę i przede wszystkim bezpieczny motocykl. Wielu motocyklistów boi się w miastach zostawiać motocykle, bo co z tego, że mamy alarm, że mamy jakąś blokadę na hamulec, kiedy po prostu dwóch silnych chłopaków jest w stanie taki ważący niecałe 200 kg motocykl schować szybko do busa. A dużo jest takich miejsc w Łodzi? W Łodzi mamy ich 9, w każdym 3 miejsca dla motocyklistów, tak więc 27 miejsc postojowych. To na razie początek. Jeśli będą pomysły, żeby rozszerzać projekt, z pewnością go rozszerzymy, bo to po pierwsze mały wydatek, a dwa zajmuje naprawdę mało miejsca. Ale z tego co wiem, to nie jest jedyna inicjatywa promotocyklowa w Łodzi. Wpuściliście, znaczy daliście motocyklistom rondo. Rondo to ostatni pomysł, ale to można powiedzieć taki trochę humorystyczny był projekt, ponieważ chodziło o to, aby nazwać miejsce, które i tak się kojarzy łodzianą z motocyklistami. Dodatkowo wpuściliście motocyklistów na buspasy. To jest najlepszy projekt moim zdaniem, ponieważ działa na co dzień i z niego korzystają setki motocyklistów. Żałuję, że buspasy nie są udostępnione motocyklistom na przykład w Warszawie, o co walczy całe środowisko motocyklistów w stolicy. Nie wiem czemu, ponieważ ten projekt się naprawdę dobrze sprawdza. Czy ja miałbym prośbę do Ciebie, bo ja po prostu weźmiemy ten materiał i zaniesiemy do władz w Warszawie. Wytłumacz, jak to działa i czemu to jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł, bo po pierwsze, motocyklista nie jeździ między samochodami na innych pasach, nie musi się przeciskać. To raz. Dwa, jest bezpieczniejszy, ponieważ właśnie nie ma kontaktu z innymi samochodami, przejeżdża sobie swobodnie, a po trzecie, to moim zdaniem warto promować buspasy dla motocyklistów, ponieważ być może dzięki temu zachęcimy część kierowców, żeby przesiedli się z samochodów osobowych na motocykle. Jeśli nie chcą wsiąść do autobusu, tramwaju czy na rower, to może będą jeździć motocyklem. Ponieważ albo skuterem. Dodatkową rzeczą jest to, im więcej osób jedzie jednośladem, tym mniej porusza się samochodów po mieście, czyli mamy odkorkowane ulice. Powiedz mi tak zupełnie tak półprywatnie, skąd w ogóle ta otwartość i ta przychylność dla motocyklistów, bo trochę tych inicjatyw jest, tak? Robert, to jest chyba oczywiste. Mają swojego człowieka w Radzie Miasta i z tego co wiem, to nie jest to, że wprowadzili człowieka do Rady Miasta, tylko po prostu zainfekowali Radę Miasta, tak? No można powiedzieć, że jeden radny się zaraził, nawrócił, chociaż ja zacząłem jazdę jednośladem już mając lat 10, bo jeździłem słynną motorynką Romet Pony, szalałem po osiedlu, jeździłem też poza miasto. No to jest moje dzieciństwo i być może teraz wracam do tego dzieciństwa, ponieważ kilka lat temu, kiedy weszła możliwość jazdy motocyklem do 125 cm na kategorię B, stwierdziłem, kupię sobie taki mały motocykl, zobaczę jak się tym jeździ. No jeździło się fajnie, ale oczywiście pojemność była za mała, więc zrobiłem prawo jazdy kategorii A. No i jeżdżę troszkę większym sprzętem, być może w przyszłości będę je zmieniał na kolejne. Jest fajnie i myślę, że inni radni też to widzą, że można jeździć motocyklem, można być normalnym człowiekiem i należy pomagać dużemu środowisku, bo w Łodzi motocyklistów jest sporo. Tomuś. Nie, może być. Nie wiedziałem, chłopaki, że jesteście ze sobą tak blisko. Tomaszu, czyń honory. Dzięki. Tutaj no, proszę oznaczyć. Zaraz nakleimy. Myślę, że każdy, kto przyjedzie do nas, do urzędu, będzie wiedział, że Łódź to przyjazne motocyklistyczne miejsce. Przepis, jak sobie poprawić sytuację jako motocykliści w każdym mieście? Trzeba ludzi z zarządu miasta zarazić motocyklizmem. A teraz będzie na sportowo.
prezes Forum Łódzkich Motocyklistów, tak jak obiecał. Prezes stowarzyszenia, a założyciel forum. W każdym razie Marcin zabrał nas, tak jak obiecał, w fajne miejsce, a dokładnie znajdujemy się między Zgierzem a Strykowem na torze Łódź. Inicjatywa twoja, z tego co słyszałem, twój pomysł. Inicjatywa prywatna, całkowicie prywatna. Wybudowaliśmy przez 3 miesiące ośrodek doskonalenia techniki jazdy, tor Łódź. Widziałem, że jest wytyczona nitka, później położony asfalt, a teraz już jesteśmy na gotowym obiekcie. Sama budowa trwała naprawdę bardzo krótko i była czystą przyjemnością. Po przejściu w spraw formalnych to jest naprawdę czysta przyjemność coś takiego budować. Powiedz mi, kiedy wpadliście na pomysł? Kiedy, ile czasu trwała budowa? I tak naprawdę z tego, co tak rozmawialiśmy sobie wcześniej za kulisami, to inauguracja taka prawdziwa, otwarcie dopiero będzie przed nami. W październiku, tak, tak. Teraz trwa właściwie, jesteśmy w trakcie otwarcia. Otwarcie trwa 6 dni, zapraszamy po kolei wszystkie grupy, tak, odbiorców, najpierw dziennikarzy, później dealerów samochodowych, importerów samochodowych, a na końcu wszystkich pasjonatów, zainteresowanych, motocyklistów, samochodziarzy, gokartowców do odwiedzenia naszego ośrodka. Powiedz mi, skąd ten pomysł? Kiedy to się zrodziło w swojej głowie, że postanowiłeś akurat w tym miejscu zbudować taki tor? Od wielu lat jestem pasjonatem, jeżdżę w wyścigach amatorskich, uwielbiam poruszać się po torach i zauważyłem, że w województwie łódzkim nie ma takiego obiektu. Jest bardzo potrzebny. Województwo łódzkie to ponad 2,6 miliona mieszkańców. I ludzie stąd, z okolic, nie mają gdzie jeździć, gdzie trenować, gdzie ćwiczyć, nie mają takiego obiektu, gdzie można się wyżyć po prostu w cywilizowanych, bezpiecznych, laboratoryjnych warunkach. Stwierdziłem, że dobrze by było coś takiego wybudować i jest. Znaczy, jesteś ogarniętą osobą i ta lokalizacja chyba to też nie jest tak, że to tylko dla okolic Łodzi tor zrobiony. Jeżeli jesteśmy na skrzyżowaniu dwóch autostrad przecinających całą Polskę. Tak, zgadza się, to bardzo słuszna uwaga. Jesteśmy bardzo blisko węzła w Strykowie, czyli przecinają się tutaj dwie autostrady A1, A2. Idealne miejsce, pępek Polski. Każdemu jest tu po drodze, tak? Wszystkie zloty ogólnopolskie mogą się tutaj odbywać. Jest miejsce, tak? Po temu jest parking, jest sala konferencyjna, jest poczekalnia, w której się w tej chwili znajdujemy. Jest infrastruktura w postaci garażów. Obiekt, myślę, wystarczająco atrakcyjny, żeby tutaj każdy mógł spróbować swoich sił. Co taka osoba jak my, znaczy osoby jak my, przyjeżdżają motocyklami, co tu znajdziemy dla siebie? Nasz ośrodek doskonalenia techniki jazdy, tor Łódź, to również kadra doskonałych instruktorów motocyklowych, samochodowych. Będą dzielić się swoim doświadczeniem z pasjonatami, z amatorami. Każdy, kto ma prawo jazdy, świeżo dostał prawo jazdy, uważam, że powinien przyjechać na taki tor i pojeździć pod okiem doświadczonych instruktorów, potestować swoje umiejętności albo niedoskonałości właśnie w takich bezpiecznych, laboratoryjnych warunkach. Jeżeli chodzi o sport, myślę, że w przyszłości będziemy ku temu się kierować. Na razie uważam, że powinniśmy się skupić na naszych priorytetach, czyli szkolenia, track day'e. Przyjeżdżając tutaj, chcę mierzyć swoje postępy, więc zazwyczaj będę pytał o chronometraż. Czy istnieje możliwość zmierzenia czasu motocyklom? Tor jest wyposażony w bardzo nowoczesny system pomiaru czasu Tag-Heuera, ale ze względu bezpieczeństwa i nadmiernych ambicji motocyklistów nie mamy na razie zamiaru tego włączać. Pogadali, a teraz pojeździmy. Paputku. Dareczku, mój drogi. P***cie. Słoneczko. Brudata myszko. Darek, trochę motocykl mało sportowy, ale wydaje mi się, że spokojnie możemy sobie rundkę zrobić, zobaczyć tą nitkę, jak ona się układa. Wiesz, ustaliliśmy, że nie jest to obiekt sportowy. No nie jest, faktycznie. Więc przejechać się można, ale na tych oponach nawet nie miałbym jakiegoś większego ciśnienia na wyniki. Oh,
Słuchajcie. Generalnie Robert sobie jeszcze pojeździ. Jest to zdecydowanie obiekt raczej pod nakedy niż pod turystyczne enduro. Ja się świetnie bawię, ale dla mnie tak na skos przez pułapki żwirowe i do was z powrotem wydaje się być ciekawiej. A tymczasem Robert znowu nadjeżdża. Faktycznie ciasno. Dwójka, cały tor na dwójeczce. Ale przyjemnie. Czuję dobrą przyczepność tutaj. Bardzo fajnie, że nie da się tutaj jednak rozpędzić za bardzo, ponieważ masz szansę wylecieć od razu na inną część toru, przelecieć przez trawę. Więc myślę, że odrobina rozsądku i człowiek może wynieść z tego toru bardzo dużo umiejętności. Można wyczuć swój motocykl, ale prawdziwą zabawę będą mieli tutaj użytkownicy raczej mniejszych motocykli, z mniejszą pojemnością, bo będą mogli więcej wykorzystać z mocy, z możliwości swoich motocykli. No dobra, a teraz pogadamy jeszcze chwilę z menadżerem na temat imprez i jakie można tu zorganizować. Mieliśmy okazję porozmawiać z Tomkiem, pomysłodawcą i osobą, która jakby zainspirowała całe to przedsięwzięcie. Teraz Radku, opowiedz nam coś, czym ty się zajmujesz tutaj, bo z tego co wiem, jesteś menadżerem. Jestem odpowiedzialny za organizację wszelakich imprez organizowanych u nas na ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Od umówienia klientów poprzez organizację im czasu podczas eventów, żeby miło, sympatycznie spędzali czas u nas. Czyli jak będę chciał jakąś imprezę sobie, nie wiem, zamkniętą zorganizować, to dzwonię do ciebie i możemy sobie tutaj ustalić nitkę, całą przebieg imprezy, catering. Tak, dokładnie tak. Wszystko? Wszystko, wszystko. Super. A powiedz mi, wracając właśnie, bo poruszyłem temat nitki. Rozumiem, że tutaj konfiguracji jest kilka. Można kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. Główna nitka toru ma długość 1,5 km. Do tego są 4 łączniki między odcinkami toru, co daje możliwość kilkudziesięciokrotnej możliwości konfiguracji toru. Czyli na tej nitce najdłuższej, załóżmy tej konfiguracji 1,5 km, maksymalnie ile byś puścił motocyklistów? 15? Maksymalnie z naszego doświadczenia wynika, że optymalna ilość to jest 15 motocyklistów. I staracie się trzymać tych torów? Staramy się trzymać, żeby tak, dokładnie, był porządek na torze, przede wszystkim bezpieczeństwo. Okej, okay. Szerokość? Od 8 do 12 metrów. Widzę jeszcze tutaj dwie rzeczy. Płyta poślizgowa? Mamy tak. Na zakręcie? Posiadamy dwie płyty poślizgowe. Jedna jest po łuku, jest wycinkiem okręgu. Druga... Ale nie widziałem jeszcze nigdzie takiej na zakręcie. Zawsze widziałem takie, o, takie tak tam, kawałek prostokąta i już. No to jest taka nowość, jak gdyby tak, służy do kontrolowanych poślizgów w łuku. Z tego co wiem, niewiele torów taką nitkę posiada, taką płytę poślizgową. Jakieś samochody sportowe tam stoją pod namiotem. Widziałem właśnie Porsche, Lamborghini. Tomek już obiecał, że będę mógł wsiąść za kierownicę. Oczywiście, tak będzie, skoro Tomek obiecał. To są auta z firmy Exotic Cars, która z nami współpracuje. Oprócz części motocyklowej możemy też naszym klientom zaoferować jazdę samochodami typu Lamborghini, Ferrari. Na trzy. Mały challenge z Mustangiem też pokazał, że jest tam dość wąsko. Jeżeli chodzi o ten samochód i jego przygodę z tym samochodem, to jest najbliższy jego kontakt intymny z tym samochodem, ponieważ osoba mająca kluczyki, która obiecała, że da mu się przejechać, uciekła z tymi kluczykami, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o jego jazdę Lambo. Twój mokry sen się nie ziści. Ja nie wiem, o co chodzi tutaj z tymi muchami. A pokaż ty tutaj, masz ty tutaj. Nie wiesz. Ale już naprawdę, no nie mogłeś po prostu łódź
co, mógłbym. I byłem święcie do tego przekonany, że tak, że to miasto przemówiło do mnie, że się polubiliśmy. Niektórzy mają troszeczkę mało dystansu do siebie, ale poza tym, naprawdę, miasto przyjazne motocyklistom, fenomenalne miejscówki, można sobie poszaleć, można szlifować swoją technikę, można dobrze i troszkę taniej zjeść i się dobrze pobawić wieczorami. Naprawdę fajne miasto i życzę Wam wszystkim łódzkim motocyklistom, ale też ludziom, którzy przyjadą do Łodzi, żeby spotykać tylko tych uśmiechniętych, wesołych ludzi, z którymi my mieliśmy kontakt tam na miejscu. Czyli ty jesteś tym drugim motocyklistą z Łodzi, dla którego jest to drugie miejsce pod manufakturą? No najwidoczniej. Słuchajcie, to już znamy obydwu łódzkich motocyklistów. Dwóch. Nasza misja zakończona. Z powodzeniem. A w następnym odcinku zawitamy do Poznania. A tam będzie jeszcze większy tor. Znajdziemy najlepsze żarcie w Poznaniu. Pogadamy z organizatorem Motor Show. I zobaczymy, jak powstaje Salon, Indian i Victory. A jeśli macie jakieś sugestie odnośnie naszego programu, odnośnie miejsc, które powinniśmy odwiedzić, bądź gadżetów, które powinniśmy pokazać, piszcie do nas na adres przyjazdemotocyklistom@motowizja.pl. A my pokażemy to w kolejnym sezonie programu. A tymczasem w czwartek o godzinie 20 za tydzień oglądajcie nas na kanale Motowizja.